Agnieszka już jako mała dziewczynka marzyła o założeniu własnej hodowli koni. Te zwierzęta są jej największą pasją, a wsparciem jest dla niej tata. Swojej determinacji zawdzięcza wszystko to, co ma obecnie. Zawodowo musi podejmować wiele decyzji, więc w życiu prywatnym chciałaby, aby ktoś się o nią zatroszczył, stworzył z nią szczęśliwy dom i sprawił, że wreszcie poczuje się kochana. Cześć! 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 Agnieszka! Marta! Hej, miło mi cię poznać! Ty kręcisz piruety, co ty robisz teraz tutaj, bo to nie jest pole. Nie, to jest plac do jazdy konnej. Mhm, czyli wyrównujesz, tak? Wyrównuję, tak. To jest piasek kwarcowy. W tym miejscu organizuję zawody jeździeckie również. Okej. Okay. Ty jesteś zawodniczką, ty jesteś trenerem, kim ty jesteś? Wiesz co, prowadzę swoją stajnię od, aha, nie wiem, od 17 lat. I to się wzięło od miłości do koni i do jeździectwa? Tak. I to wszystko jest twoje? Tak. Miałam 9 lat, jak siadłam pierwszy raz i już tak zostało. Miłość od pierwszego, może drugiego wejrzenia. Pasja, która wiele mnie nauczyła, ukształtowała mój charakter. Myślę, że konie mnie wychowały. Nauczyły mnie ogromnej cierpliwości, szacunku też do drugiego człowieka, do zwierząt, do wszystkiego. Uczuciowa jesteś, bestia! Bardzo! Fajnie. Pokażesz mi, mogę się przejechać? Siadaj! Spoko, weź tylko ręczny zaciągnij. Bardzo ci dziękuję, bo to jest zawsze fajne doświadczenie, spróbować czegoś nowego. Idziemy do stajni, damy koniom marchew i obgadzą. O, ile masz w ogóle zwierząt? W tej chwili 32. 32 konie mam w tej chwili. Tak. Mam na imię Agnieszka, w tym roku skończę 40 lat. Prowadzę swój własny ośrodek jeździecki, w którym trenuję konie i jeźdźców. Dla koni wszystko robi, nie? Moim zdaniem aż za dużo robi niekiedy, nie? Drugie obliczu jest ciepłe i zawsze jak to, ja mówię, co już się zmartwiłeś, co już tego, nie? Mówi, to będzie dobrze. Gdyby pojawił się jakiś mężczyzna w moim życiu, to jak najbardziej ja znajduję czas na to, żeby wyjechać i to nie na 3 dni, a nawet na 2 tygodnie, nie ma dla mnie problemu. Na pewno jestem bardzo oddaną i wierną osobą. Dobra, stawiasz tu. Tutaj, aha. Dajemy jabłko. Aha, że do miseczki. Marchewkę. Tak, i nic nam nie grozi. Okej. Uwielbiam podróżować. Bardzo lubię spędzać czas gdzieś indziej poza moim miejscem tutaj. To teraz ty. Dobra. Taką ci żeby... I razem z tym? Tak, tak, możesz dać jedno i drugie. Czekaj, jeszcze dostaniesz, proszę. Masz dwie. Moje życie to też nie jest tylko stajnia. Ja nie szukam pracownika, tylko partnera na życie. To się w ogóle dzieje, że nie wiem, człowiek jeździ konno i nagle sobie mówi, ja też chcę mieć u siebie konie. Początkowo to miała być malutka stajenka z malusieńką halą, z malutkim domem. To chyba się wam nie udało. Wyszło trochę inaczej. Równolegle się toczyło twoje życie prywatne, ale ono było... Było w ogóle? Nie. Nie. I coś ci umknęło? Umknęło mi. Czujesz to? Czuję to. I kiedy się zorientowałaś? W pandemii. Poczułam pustkę, że tak naprawdę nie jestem dla nikogo ważna, jestem sama. Ale rozumiem, że no jakieś relacje, związki były i dlaczego one się skończyły? Ja chyba nie dopuszczałam tak naprawdę nikogo, nie chciałam dopuścić do siebie. Tak mi się teraz wydaje. A czułaś kiedyś się kochana? Nie. Mówię o takiej miłości nie. Przez mężczyznę. A ty czułaś, że kochasz? Wydaje mi się, że nie. Czyli to będzie pierwsze? Mam nadzieję, że tak. No i jak byś chciała, żeby ono wyglądało? Chciałam mieć partnera po prostu. Chciałam, żeby ktoś mnie inspirował po prostu do fajnych, do nowych rzeczy. Z pewnością mężczyzna silny, taki, który byłby dla niej oparciem. Niekoniecznie musiałby dzielić jej pasji, ale też taki człowiek, który realizuje swoje cele. A dla swojej kobiecości co robisz? Och, wszystko. Bo muszę się chyba pozbyć tych czarnych rzeczy, bo już nie czuję do nich sentymentów. No, co ty myślisz? Tego masz, ale co ty, zostaw sobie, to może ci się przydać na może jakiś, cekiny. Wiesz,
Może cekiny. Wyjście. To mam skórzane spodenki. To skórzane, masz spodenki. No świetne. No, to tak bardziej do jeansów myślałam. Mogą ci się na randkę przydać w niedługiej przyszłości. Mam nadzieję. Co lubisz w mężczyznach? Lubię, jak są otwarci, to na pewno, z poczuciem humoru. Lubię, jak mężczyzna ma szerokie ramiona, w ogóle no, lubię, jak jest zadbany. Dopuszczasz, żeby napisały do ciebie listy osoby, no mężczyźni po rozwodzie? Tak. Osoba, która ma już przeszłość, czyli ma dziecko, tak. Też nie też. Przekreślasz? Nie. No a co z tym tematem? Myślisz, że to jeszcze jest możliwe? Żeby mam założyć nadzieję. Pełną rodzinę, mieć dzieci? Mam nadzieję, że tak. Mhm. Chciałam mieć dziecko. A jest coś, co przekreśla, nie wiem, osobę, która chciałaby do ciebie napisać? Na pewno nie chciałabym, żeby był dużo starszy ode mnie, nie? Mhm. 37 na maksie. To jest maks. To tak, żeby nie miał więcej. Jeśli chodzi o młodszych, to jakby, tak nie wiem, pewnie z 5 lat, tak więcej nie. Największe twoje marzenie? Po prostu być szczęśliwą. Tego ci życzymy. Jeżeli czujesz, że chcesz mnie bliżej poznać, zobaczyć jak żyję, jaka jestem, zapraszam, napisz list, a zobaczymy, co się wydarzy. Agnieszka szuka dojrzałego mężczyzny, który byłby gotowy na założenie własnej rodziny. Słuchając jej słów, poczułeś, że wiele was łączy? Nie zwlekaj. Wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl i wyślij list ze zdjęciem na adres Skrytka Pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Agnieszka.